wszystkim. No, po 7. Ściąg Baldur's Gate 3. Dobrze, sorry, trochę za opóźnienie. Już raz podchodziłem do tego odcinku, ale... Ale coś mi się nie podobało. Więc możliwe, że będę troszkę więcej wiedział, o co tutaj chodzi, niż poprzednim razem. Dokładnie, to jest ta zagadka, która jest opisana w tym krasnoludzkim wierszu. Syn Selun spadł tu w czeluść mroczną. Grób jego zapieczętowali jego świętą jasnością, aby pełnia księżyca już nigdy dotknąć gwiazd nie zdołała, oby ciemność nigdy wrót księżycowej panny nie pokonała. Nie mam najmniejszego pojęcia, o co w tym chodzi. Jedyną moją wskazówkę jest to, że są płyty. Na jednej są X-y. Jedna jest oświetlona. Więc jedyny pomysł, jaki mam, to tak obracać te cosie. Widzicie, są pełni księżyca i są zaćmienia? Nowie? Nie jestem pewien. Więc tak chcę to obracać, żeby tutaj wszystkie nowe wylądowały. I to mój jedyny pomysł, jak rozwiązać tą zagadkę. Jeżeli to nie zadziała, mam jeszcze opcję awaryjną. Okej. Nie mam najmniejszego pojęcia, jak to się odnosi do tego wierszyka. Więc wasze pomysły są równie dobre jak moje. W każdym razie, tutaj mamy dźwignię. Dźwignia była zabezpieczona wytrychem, zamkiem stopnia trudności 15. Gdyby nam się nie udało rozwiązać tej zagadki, mogliśmy również otworzyć to wejście wytrychem. Ale dobra, wchodzimy i szukamy, tak? Znikł wskaźnik tego questu na szukanie tej nocnej pieśni, czy jak to się nazywało. Mamy długą drabinę. Nie ty. Właśnie, Gail. Sprzedałem chyba twoją szatę, co? Wydaje się, że sprzedałem twoją szatę. Okazuje się, że kaftan nie jest dla ciebie najlepszą opcją. Dla ciebie lepszą opcją jest zbroja maga. Wtedy masz aż 14 KP. To nie jest aż dużo, ale lepiej. W każdym razie będę musiał ci z powrotem skombinować tamte szaty i ci przywrócić je. Dobra, no to schodzimy. Okej. Selunicki posterunek. Znajdź pieśń nocy. Trop urywa się w podmroku. Gdzie jest pieśń nocy? Tak. Rzeczy samej. Lądowaliśmy w podmroku. Chcąc czy nie chcąc. Gra, domyślam się, że prędzej czy później nas by tu skierowała. Aczkolwiek nie jestem z tego faktu zadowolony. Dobra. Mamy tutaj w sumie jedną rzecz. Mamy posąg Selun i mamy zamknięte wrota. I dodatkowo tutaj są jakieś rzeźby strażnicze.
Dokładnie. Nie wiem, o czym mówisz, serduszko. W każdym razie... nie wiem, jak stąd wyjść. Domyślam się, że... Znaczy, domyślam się... nie chcę się teraz paplać w podmroku. Nie chcę tutaj chodzić po podmroku. Na pewno to nie jest miejsce dla nas w tym momencie. A poza tym nie jestem pewien, czy te rzeźby by nas nie zaatakowały, gdybyśmy próbowali wyjść. W każdym razie broni tutaj jest... broni tego brama, która jest solidna. Momencie, kto jest dźwignia? Nie próbowałem naciskać tej dźwigni. Okej. Otwiera tą dźwignię. Moglibyśmy się przejść pod podmroku. Dobra, najpierw zbadajmy to. Co tutaj mamy? Mamy posąg, w którym nic więcej nie ma. Serduszko, weź sobie ten hełm. Have a lot on my mind. And well, in it. These boots have seen. Chwilę spróbujemy wyjść, zobaczymy, czy nas zaatakują te rzeczy. Dobra, pozbierajmy wartościowe rzeczy. Są tu również paleniska przy symbolach Selune. Chyba jak zapalimy, zmieniły się oczy niebieskiego na zielone. Nie, to chyba tylko światło. W tym razie nie mam najmniejszego pojęcia, co te paleniska robią. Czy cokolwiek robią. W każdym razie mamy też punkt orientacyjny. Pewnie kiedyś tutaj wrócimy. Niech Kowalski. Nic z tego nie wygląda na używalne. Dobra. Jest jeszcze tutaj chyba coś. Celina, narzędzia. No, zapalam te na wszelki wypadek, ale nie wiem, czy one cokolwiek robią. Okej, tam na górze był gość. Złoto. Klucz i notatki. To mroczne miejsce, ale światło pani wciąż jaśnieje, kiedy drowy prawie się już przebiły i rano zgromadził wokół siebie pozostałe przeżycie wtajemniczonych i rozpoczął szarże. Przez moment jaskini oświetlił blask samej Selune. Radością ruszyłbym do ataku ich boku, ranny czy nie. Nakazał strzec bramy. Minęły dnie, może godziny, kiedy zawaliliśmy tunel. Mieli powrócić po bitwie. Nie odkopią tego sam jeden. Moje oczy nie chcą przyzwyczaić się do tej ciemności, ale słyszę, jak rabują ciała zmarłych. Wybaczcie mi, nie poznałem jeszcze rytuałów pośmiertnych, ale będę strzec bramy, przyrzekam. Okej. Jedno, co mi się rzuciło w oczy, to to, że napisał, że zawalili tunel. Jest możliwe, że tutaj nie ma przejścia do jakiegoś głębszego podmroku. Nie mam pojęcia. Dobra, ten klucz... używamy tutaj. A, zaraz się tym przyjrzymy. Z wytrychem. Ze wskazówkami. Dobra. Spróbuj ponownie.
Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Dobra, tak lepiej? Hełm ugodzenia, krzepiące ugodzenie. Kiedy nakładasz na przeciwnika stan, rzucając czaru ugodzenia, otrzymujesz tymczasowe punkty wytrzymałości. Nie mam pojęcia, komu by to było przydatne. Gail, zjesz to sobie przy najbliższej okazji. Tutaj mamy jeszcze te ukryte przejście. Mikstura niewidzialności sobie wezmę. Mikstury leczenia, kto ma mało. Serduszko ma mało. Ale Will nie potrafi się sam leczyć. Dobra. Rozbrój. Od 5 do 8. Powinno to nam to dać co najmniej premię 50-50. Okej, okay, sam raz. Dobra. Teraz musimy jeszcze otworzyć. 20 też, 15 też powinniśmy mieć, 50-50. Okej, okay, idealnie. Lśniąca zbroja. Świetlista fala uderzenia. Kiedy postać nosząca zadaje obrażenia od światłości, wywołuje świetlistą falę uderzeniową. Okej. Okay. Serduszko, tobie mogłoby ci się przydać. Spróbujemy. Na pewno nie zaszkodzi. Dobra, to generalnie wszystko, co wiem, że mogliśmy tutaj zrobić. Teraz zobaczmy, co się stanie, jeżeli spróbujemy stąd wyjść. Czy te nas zaatakują? Dokładnie. Dobra, a co gdybyśmy się skradali? Że skradanie pomaga nam w takich sytuacjach. Dobra. Nie zamierzam dużo tutaj szperać. Nie podoba mi się chodzenie teraz po podmroku, tym bardziej, że mamy inne rzeczy do zrobienia. Więc powiedzmy, zajrzymy tutaj trochę. Te szkielety chyba nie mają nic ciekawego, ale nie możemy zostawić ich niezbadanych. Ten Minotaur, poziom 4. Gdyby nas zaatakował taki, to byłby przeciętny problem. Jednego dalibyśmy sobie radę, ale większą grupę mógłby być problem. Tell me you hear that voice. They're coming. They're coming. Co
spokój umysł, żeby wychwycić niezwykły głos. No, listen. The Myconid. It's warning us. They're coming. You're coming. Dobra. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Gods, what's happening? Dobre pytanie. I think that was a bullet. Never faced one. Not yet, anyway. Nie wiem, co to jest buleta. Wiecie co? Starczy mi tych przygód w Podmroku na razie. Miażdżone ciało. Sprzedaż. Tyle. Jeszcze kiedyś tu wrócimy. Ale na razie mamy inne rzeczy do... do załatwienia. Czy ci towarzyszę? Żeby nie być zamkniemy te drzwi. Myślę się, że to nie ma żadnego znaczenia, ale nie chciałbym zostawiać drzwi do Podmroku otwartych, gdybym był poszukiwaczem przygód. Dobra. Will, nie masz żadnych zaklęć. Jeżeli zrobimy krótki odpoczynek. Dokładnie. Dobrze, wraca ci zaklęcie. A zaklęcia twoje długo nam się przydadzą. Wróćmy do głównej komnaty, jakkolwiek by tego nie nazwać. Zastanówmy się, co chcemy zrobić. Tak, mamy jeszcze dwóch dowódców do zaciukania. Problem jest taki, że żadnego z nich nie udało mi się wywabić. Mamy też trochę inny problem. Mianowicie... Tak. Tutaj jest zejście do... Do you think the dwarf is ready yet? I'm hungry. Tutaj jest zejście do naszego druida. On jest taki, że jeżeli tylko wyjdziemy, to od razu z druidem, to od razu te gobliny nas zaatakują. I tutaj są dwie drabiny, które powodują, że automatycznie agruje się na nas ta
Elfka. Dobra, więc tak. Te drabiny mi się nie podobają. Czy mogę je zniszczyć? Mogę. Dobra. Tamta drabina mniej nas boli. Możemy sami nią wejść i zająć dobrą pozycję. Ale ważne, żeby oni nie mogli się do nas dostać. Those eyes. Again? Do you wanna become? Dobra. I should speak up. Halcyn jest dużą pomocą. Dzięki temu, że ma piąty poziom, ma bardzo dobry atak. Myślę, że skorzystamy z jego pomocy. Very well. Tak, stronnicy. Niektórzy sojusznicy mogą dołączyć do ciebie na pewien czas. Fajnie, że nadal mamy nad nim pełną kontrolę. Au. Dobra. Nawet nie wiem, co nas... Chyba rzucili na nas ogień alchemiczny. To mi się nie podoba jednak w walkach w Baldur's Gate. Przeciwnicy mają dużo... Dużo rzeczy, na których nie ma w ogóle żadnej, jakby to ująć, kontry. Po prostu weszliśmy do pomieszczenia i natychmiast zostaliśmy wszyscy zbombardowani obszarówkami. Nie mieliśmy żadnej opcji kontry na to. Takie rzeczy mi się nie podobają w grach. Bardziej, że sam jestem mocno poraniony. Dobra, ja na szczęście nie płonę. Dobra. Oni się zagrowali. Z jakiegoś powodu. Oko wizji też się zagrowało. Możliwe, że elfka również się zagruje niedługo. W każdym razie ten gość na mnie zagraża. Strzelca chcemy zdjąć w pierwszej kolejności. Dobra, serduszko. Co z tym twoim świętymi obrażeniami? Wiesz co? Dobrze by było najpierw się zbuffować, a dopiero potem myśleć o jakichś obrażeniach. Buffuję siebie, bo ja mam za chwilę atak. Sorry. Gale'a i Will'a. Niedźwiadek ma i tak bardzo dużą premię do ataku, więc obrażenia nie powinno być problemem to, że nie będzie trafiał. A? Aż dodatkowo olej precyzji użyć. Mamy ich sporo. Nie widzę problemu, żeby ich nie używać. A i tak trochę spodujesz. Dobra, nie ruszaj się. Dobra, przywołajmy duchową broń. To największe obrażenia. Wszystko ma takie same obrażenia. Weźmy młot. Nie ruszaj się. Nie wiem, co on próbuje zrobić. Will.
Chowa broń. Możesz go ciachnąć po prostu? Co ty jeszcze masz? Odprawienie, możesz przelecieć też. Wstrząsające uderzenie raz na krótki odpoczynek. Na razie tego nie zrobimy, na razie go po prostu ciachnij. Ładnie. Will. Możesz spróbować ich przeklnąć, albo możesz użyć dodatkowy atak. Myślę, że na razie nie będę ich przeklinał, na razie po prostu ich zaatakuję dwa razy. Pięknie. Teraz tak, mogę zrobić magiczne pociski, mogę zrobić uśpienie. Ciebie raczej zaciuka niedźwiedź. Ciebie się nie boję. Zróbmy magiczne pociski. Dobra, może podejść trochę bliżej. Dwa w niego. Pięknie. I sobie potkę. I schowaj się za kolumną. Niedźwiadku, dobij go. Niedźwiadek ma też akcję dodatkową, dzięki której może się leczyć. Czy to tego potrzebuje? Myślę, że tak. Dobra. Odparliśmy obie fiolki, chociaż zdało nam to trochę obrażeń. A ty wzywasz posiłki. Ale nie wiem co na razie, co nam to oznacza. Póki co nic nie przybywa. Nie wiem, czy to oko nie jest w stanie widzieć tutaj przez tą dziurę i dlatego się zagrywało na nas. Strzelec już się ruszył. Chciałem go zabić niedźwiadkiem, ale się nie udało. W takim razie Zurga jest pierwszym problemem. Dobra, co z tymi świętymi płomieniami? Raz, skupmy się na Zurdze. Okej, świetlista kula. Co to daje? Nie wiem, co to daje. Po prostu świecicie się? Jest super nieprzydatne. Dobra, na razie podejdź tutaj. Dobra, 65% szansy, że mocno zranimy tego Zurga, może nawet zabijemy. Spróbujmy. Nie musimy. To miało całkiem spore szanse powodzenia. Dobra. Raczej już nie będę zużywał na nich rzeczy. Roczne błogosławieństwo następnego długiego odpoczynku. Okej. Okay. Nie wiem skąd to się wzięło. Gale. W stanie go podpalić. Eat
Prawie nam ubili niedźwiadka. Wojowniczka bez. Dobra. Ty się ulecz. Czy oni będą próbowali dojść do nas naokoło? Nie jestem pewien. Co? Wycofajmy się na razie tutaj. Zobaczymy, co oni zrobią. Czy będą próbowali do nas dojść jakoś, czy po prostu się zbagują? Po prostu się zbagują. Dobra, wiecie co? Mam pomysł. Spróbujmy wyjść stąd. I zobaczymy, jak ponownie wyjdziemy, co to zrobi. Sprint. Jeszcze niedźwiadek. Dobra. Serduszko, raz ulecz niedźwiadka. Co możemy... Możemy zużyć to... uleczenie. Gdzie ono jest? Gdzie ono jest? Pieśń wytchnienia. Dobra. Teraz zobaczmy, co się stanie. Dobra, walka się skończyła. If not over, then through. Teraz muszę ich po kolei wynosić. Dobra. Dobra. Ważne, że zaciukaliśmy ich trochę. I... Dobra. Problem jest taki, że nie będziemy w stanie zamordować tej elfki na osobności. Musimy teraz iść naokoło. Może skorzystamy z tej drabiny. I zeskoczymy na dół. Dobra. Jurko, spadanie. I chodźcie tutaj, koledzy. A, ten niedźwiadek wchodzi. Dobra. Teraz naszym celem jest zaciukać tą elfkę. Kiedy już nie ma... Nie będzie miała wsparcia. Oko wizji. Czemu ciebie zaciukać? To nie powinno jeszcze... Może to za... Może sam atak zagrować elfkę. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli zabijemy. A to jakąś odporność? Nie wiem. Zobaczymy. Gale. Spróbuj go zaciukać. No, nie zagrywała się, nie zauważyła, że jej oko zniknęło. Dobra. Ty, niedźwiadku, do... nie to chciałem zrobić. Myślałem, że mam niedźwiadka wybranego. Okej. Dobra. Will, spróbuj ochronić Gale'a przed konsekwencjami
mojego błędu. Serduszko. Możesz go poświęcić, dobra. Will. Czy to da większe szanse? Nie. Teraz utrudnienie daje ci z jakiegoś powodu. Czy coś jeszcze możemy zrobić, żeby sobie pomóc? Gdybyśmy mu przeklęli zręczność. Okej, akcji dodatkowej już nie mamy. Dobra, później sobie dużo spróbujemy. Czy masz jeszcze... Olej nie masz. Olej z kupy maga chyba nie. Obrażenia od trucizn. Na razie nic z tego nie zrobię. Zróbmy tak. Gale, sorry za to. Dobra, a ty zejdź. Tutaj. Oni się jeszcze nie zagrowali, co ciekawe. Okej. Okay. Zawołał swoich kolegów. Dobra, o to nam chodziło. Niewiele mu to da. Mam nadzieję, że teraz niedźwiadek go zdejmie. Dobra, i niedźwiadku siedź tutaj nadal. Okej, okay, odparcie, super. Napiętnowanie duszy, nie wiem co to robi. Okej, okay, ty chyba te bębny zaujesz. ...60% szansy na trafienie. Całkiem nieźle. Gdybyśmy ci dali jeszcze dodatkowy... Olej precyzji. Dobra, jakie mamy opcje? Na pewno chcemy wprowadzić niedźwiadka do walki, wręcz. Na razie może będziemy ją naparzać z odległości, ale duże niedźwiadka wprowadzimy go do walki wręcz. Tym wodzem na razie bym się mniej przejmował. Myślę, że jak już ją trafię, to wolałbym zadać jej obrażenie od toksyn. Dobra, to było możliwe. Teraz się schowaj. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie będzie mogła dostać. Dobra. Ją chcemy przeklnąć na siłę. Na siłę albo na charyzmę. Ona jest chyba paladynką z tego, co mi się wydaje. Więc przeklęcie ją na charyzmę też może mieć dobre. Ale na razie najbardziej się boli jej siły. Dobra. Będziemy ją nieziemsko uderzać. Pięknie.
Gale, daj pokaz swoich ognistych zdolności. Ładnie. I gdzie możesz się schować? Tutaj. Nothing will stand in my way. Victor's path. Focus. No przywołajmy może jeszcze raz tu duchową broń. Ten mur, powiedzmy. Oj, nawet dostał turę, fajnie. Teraz ty możesz ją jeszcze ciachnąć. 35%, marne szanse. Ale nie. Nie ma problemu spróbować. Dobra, nie dostaliśmy tury broni, pomimo tego co myślałem. A, nie uruchomiła mnie. Paraliż nie jest problemem. Paraliż byłby problemem, gdyby była w stanie tutaj dojść i mnie zaatakować. Ponieważ nie jest w stanie, to po prostu ją będziemy dziabać i tyle. Dobra, 65%. Myślałem, że trochę więcej będziesz miał, ale... Aż podejść ją... Nie możesz. Dobra. 15, ładnie. Dobra, nic więcej od ciebie nie chcemy. Dobra. No ma 8 punktów życia. Masz 2 ataki na 60%. Duża szansa jest, że ją trafisz minimum raz. A jeżeli ją trafisz, to powinno dać to... O, jeżeli złamiesz jej koncentrację, to złamiesz również mój paraliż. Pięknie. No i dostałem moją turę z powrotem, super. Przy okazji, w moim pierwszym podejściu ona dosyć dużo problemów sprawiała, ponieważ ma nakładanie rąk. I on to nakładanie rąk leczy 24 punkty życia, więc trochę zajęło to czasu zanim. Co najmniej 2 razy była w stanie się uleczyć, nie wiem dlaczego. Więc trochę sprawiała problemów. Ale tym razem na szczęście nie uleczyła się. Szybko się udało ją zdjąć. Dobra, ciebie, możemy cię pacnąć. Okej. Reszta natomiast... 55% tego, a to 40%, więc święty pomnik. Gale. Nie będę już na niego marnował czarów, gość jest praktycznie martwy. Ale schowaj się mimo wszystko, gdyby próbował coś zrobić. Another parasite. Collect it. It might be useful. A schodzimy na dół. Dobra, gdzie nasza drowka padła? Tutaj. Już ciekawe rzeczy. Lekki pancerz. Skaj premię plus 1 do rzutów inicjatywy. A wizard's quite worthless with a tired mind. Sleep beckons, and I would follow.
Dobra, zapasy sobie weźmiemy. To chyba nic nie ma z tego, co rozumiem. Promień Xyrande. Raz na krótki odpoczynek po chybionym ataku możesz spowodować swój cel blaskiem Fairy na dwie tury. I plus jeden, okej. Okay. Zobaczymy, czy to się spodoba. Serduszko. Pajęcza lira. Nie wiem, po co nam byłoby to potrzebne. Buty żwawego kroku. Skupiony krok. Gdy rzucasz czar wymagający koncentracji, zyskujesz impet na jedną turę. Podczas koncentracji twoja postać nie może zostać odepchnięta ani powalona. Dobra, to się serduszku może przydać. Wygląda całkiem nieźle. Dobra, wezmę sobie to na razie. I oczywiście bierzemy okaz. Możesz teraz pochłaniać pasożyty łupieżców umysłu, które masz we ekwipunku, aby odblokować nowe moce Elite Heedów. Pasożyty znajdziesz w całym świecie gry, w tym przy zainfekowanych zwłokach. Okej. Okay. Momencik, serduszko. Czy tobie dałem te buty? Tobie dałem te buty. A ty już masz lepsze buty. Momencik, czy... Już masz chyba jakieś buty, tak? Will? Tak, ty masz te buty natarcia. Dobra, no to dam je sobie. To jest średni pancerz, to nie. Dobra, to nie wiem, komu możemy to dać. Chyba nikomu. U nas nie umie z średnim pancerzem się posługiwać. Dobra, to ma... Tylko troszkę gorsze obrażenia, a plus jeden mam nadzieję, że to oznacza, że dostaniesz bonus do ataku, tak. I plus ten płomień też nie wygląda źle, więc to jest upgrade dla ciebie całkiem niezły. A co poza tym... Dobra, na razie nie będę pochłaniał tego pasożyta. Zobaczymy później, co możemy z tym zrobić. Dobra. To jeszcze jedne zwłoki mamy. Tarcza ze skrawków drewna my. Mapa wojenna. Eleganckim charakterem pisma nakreślono mapę okolicy. Leży goblinów jest wyraźnie zaznaczone zielonkawym atramentem. Na dole rysunku w miejscu korytarza największej rzeki wije się słowo Fiontar. Opisane są jeszcze trzy miejsca. Wóz gobliny, rogatki gnole, lasy, zapasy. Okej. Okay. Zwój rozmycia. Jakaś skrzynka. Okej. Naelektryzowanie wody. Kiedy postać nosząca te buty podczas walki stanie w wodzie, powierzchnia ta ulega naelektryzowaniu. Wodne iskry. Postać nosząca te buty, o ile rozpoczyna turę na naelektryzowanie powierzchni, zdobywa ładunki błyskawic. 3. Okej, spróbujmy. Nie brzmi to jakoś super.
przydatnie, ale brzmi ciekawie. No dobra. Właśnie. Mamy tu jeszcze jakieś rzeczy. Książek mi się nie chce czytać. Strat odporności na truciznę wezmę sobie. Nic. Palającego płomienia. Okej, to już umiemy. Rozmycie. Dobra. Let's move. Z tego co kojarzę, ponieważ tak chyba działa gra, wszyscy tutaj powinni nadal mieć do nas, na nas powinno. Momencik. Rozgrupujmy drużynę. Tak, żeby nie widzieli niedźwiadka. Tak to nie zadziała. Niedźwiadek mimo wszystko chce ze mną podążać. Nie chciał zostać z tyłu. Dobra. W każdym razie... Dobrze, czy to jest po walce? Po walce. Dobra. Mogę ci kazać to zostać? Nie. Dobra. My mamy problem. Ponieważ oni od razu się na nas zagrują, kiedy nas zobaczą. Inni też generalnie to zrobią. Nie widzę, żeby mieli stanowić duży problem. No, ich przywódca ma trochę dużo punktów życia, ale nawet ma mniejszy poziom niż elfka, którą przed chwilą zamordowaliśmy. Więc może nie będzie z tym problemu. Momencik. Gdybyśmy włączyli skradanie się. Czy niedźwiedź potrafi się skradać? Potrafi. Ale i tak mu to nie wychodzi. No, jeszcze raz. Skradanie. Momencik, chciałem na myśli grupowe skradanie się. I tak nas zobaczyli. Dobra. Na pewno bitki jakieś nie unikniemy. Czy to zrobimy tutaj, czy tam... Zastanawiam się w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.